Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie U mnie na kanale. Jest to moje drugie podejście do materiału na temat słuchania służb, na temat legalnego słuchania służb. Dlatego, że ten aspekt legalności jest głównym tematem, na którym w tym filmie chcę się ym, skupić. Ktoś mógłby podnieść argument, że coraz więcej służb nadaje w tetrze, czy nadaje ogólnie w technologiach cyfrowych, szyfrowanych których nie jesteśmy w stanie słuchać. Natomiast ja się z tym do końca nie zgodzę, dlatego że szczególnie w mniejszych miejscowościach, czy policja, czy jakieś inne służby, które w danym mieście się znajdują, dalej nadają po analogu i dalej technicznie nie ma żadnego problemu z ich nasłuchiwaniem. No właśnie, nie ma problemu technicznego, co natomiast jeśli chodzi o prawo, co jeśli chodzi o legalność takiego działania, czyli legalność słuchania służb. Nie mówiąc służby, nie mam tutaj na myśli tylko policji, no bo jeśli ktoś siedzi w temacie, Jakkolwiek to wie, że różni ludzie słuchają nie tylko policji, ale i pogotowia, straży pożarnej, służby ochrony kolei, nie wiem, dyspozytorów PKP i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy zapytali samych zainteresowanych, przypuszczam, że gdybym teraz podszedł do losowego policjanta na ulicy i zapytał go, czy mogę słuchać nieszyfrowanych transmisji policyjnych, no to on by oczywiście powiedział, że nie mogę, że to jest przestępstwo albo wykroczenie, że za to może mi grozić odpowiedzialność karna, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdybym go zapytał o podstawę prawną, dlaczego ja nie mogę tego robić, prawdopodobnie usłyszałbym, że ta podstawa prawna to jest artykuł 267 Kodeksu Karnego, który mówi o bezprawnym uzyskaniu informacji. Pierwszy paragraf tej ustawy brzmi tak: kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, Otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczają wolności lub pozbawiają wolności do lat dwóch. Wiadomo, że jeśli chodzi o nas krótkofalowców czy nasłuchowców, nie chodzi o otwieranie zamkniętych pism czy łamanie szyfrów magnetycznych, ale chodzi o podłączanie się do sieci telekomunikacyjnej. I tutaj można by sobie to rozgraniczyć na dwie drogi. Pierwsza droga to jest sytuacja, gdzie na przykład komisariat policji w danym mieście przeszedł już w pełni na łączność cyfrową, na przykład na tetrę i nadaje komunikaty, czy przeprowadza łączności z policjantami, którzy znajdują się w terenie, właśnie za pomocą szyfrowanej transmisji. Tutaj oczywiście próba samego nasłuchu, to może. I jeszcze nie, znaczy jeszcze nie, no nie jesteśmy w stanie po prostu tak po prostu odsłuchać takiej transmisji cyfrowej, bo będziemy mieli tylko szumy trzaski i tak dalej, ale próba dekodowania tej transmisji, no jest ewidentnie łamaniem szyfru, jest ewidentnie łamaniem zabezpieczeń, w związku z czym jest to przestępstwo. No ale pojawia się druga sytuacja, ta druga odnoga tej sytuacji, w momencie kiedy dana służba, czy to będzie policja, czy to będzie straż pożarna, czy jakakolwiek inna służba nadaje analogowo. No bo Trochę na chłopski rozum, przynajmniej póki co patrząc. Ja nie podłączam się jakoś specjalnie do sieci. E, ja nie łamę żadnych zabezpieczeń, żeby tego słuchać. No więc teoretycznie jestem kryty. Teoretycznie nikt nie mógłby mi tutaj nic zarzucić. Tylko, że ten artykuł 267 kodeksu karnego, na który się już powoływałem, posiada również oprócz paragrafu pierwszego tych paragrafów więcej ja chciałbym się teraz skupić na paragrafie, który ma numer 3. Tej samej karze podlega kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym lub innym urządzeniem lub oprogramowaniem. I teraz ten artykuł jest bardzo precyzyjny i moim zdaniem mega nieprecyzyjny. Są tutaj dwie takie rzeczy. Dwie rzeczy, które moim subiektywnym zdaniem grają bardzo na niekorzyść osób nasłuchujących i które w sumie wskazują na to, że nasłuchiwanie wszelkiego rodzaju służb jest nielegalne. No, bo jest tutaj mowa o urządzeniach podsłuchowych, o oprogramowaniu szpiegowskim i tak dalej, i tak No i taki poczciwy baofeng przecież nie jest oprogramowaniem szpiegowskim, nie jest urządzeniem podsłuchowym, stricte, i tak Tylko że w tym paragrafie pojawia się taki piękny zapis lub innego urządzenia. Czyli to może być urządzenie podsłuchowe, ale lub innego urządzenia, to lub innego urządzenia to jest dowolna interpretacja, czy policjanta, czy załóżmy później sędziego który by nad taką sprawą siedział. No i teraz, oczywiście boofeng, jak powiedziałem, no nie jest oprogramowaniem szpiegującym, podsłuchującym, nie jest urządzeniem podsłuchującym, ale jest urządzeniem, więc bez problemu kwalifikuje się do kategorii lub innego urządzenia. To jest pierwsza rzecz. Druga taka nieprecyzyjna rzecz w tym paragrafie to jest to określenie, kto w celu podsłuchiwania, kto w celu wejścia em, w posiadanie tej nielegalnej informacji. Teraz znowu to jest kwestia interpretacji, bo ja mogę powiedzieć, że kupiłem tego boofenga po to, żeby słuchać przemiennika SR-7 Victor. No ale jeśli ktoś by usłyszał, że słuchałem policji, no to wiadomo, że interpretacja policji i sądu być może będzie taka, że ja nie kupiłem tego urządzenia w jakichś tam innych celach, które ja deklaruję, ale kupiłem go właśnie w celu wejścia w posiadanie informacji, która nie jest dla mnie przeznaczona. Wiadomo, że prawo to jest litera, która podlega później interpretacji, załóżmy w sądzie. I oczywiście można jakoś tak się bronić właśnie, że sieć jest otwarta, że ja nie łamałem szyfrów i tak dalej tak dalej. Tylko moim zdaniem ten paragraf daje na tyle dużo swobody w jego interpretacji, że naprawdę bardzo ciężko byłoby się z niego wybronić. Czyli posiadam urządzenie, które to umożliwia. Może być to dowolne urządzenie, które tak naprawdę mi to umożliwia. I teraz patrząc na to w taki sposób na komunikację Komendy Policji z policjantami w terenie, komunikacja wozu strażackiego z remizą, komunikacja służby ochrony kolei z dowództwem, komunikacja, nie wiem, maszynisty pociągu, ze stacją PKP powiedzmy, to jest ewidentnie informacja, która nie jest przeznaczona. Dla mnie, jako dla odbiorcy, dla mnie, dla grubego, w związku z czym można powiedzieć, że ja wchodzę bezpodstawnie w posiadanie takiej informacji. Co więcej, słuchając policji, pogotowia straży pożarnej, i tak dalej, ja wykonuję konkretne działania w celu wejścia w taką bezpodstawną dla mnie, nieprzeznaczoną dla mnie informację. Podsumowując, moim zdaniem słuchanie służb w Polsce jest nielegalne. I jeśli ktoś by został na tym złapany, to może problem, ciężko się będzie z czegoś takiego wywinąć, czy ciężko będzie tak odwrócić kota ogonem, żeby udowodnić, że jest to jednak legalne. Pozwolę sobie tutaj na taką dygresję, bo jeśli chodzi w ogóle o słuchanie służb w Polsce, to ja uważam, że to jest jakiś taki mega kontrowersyjny temat, i ludzie dzielą się tutaj na dwa albo nawet na trzy obozy. Pierwszy obóz mówi, że słuchanie służb jest legalne i do tego zaraz przejdę. Drugi obóz mówi, że słuchanie służb jest nielegalne i powiedzmy, że to jest względnie ten obóz, do którego też mogę się zaliczyć. No, ale jest jeszcze trzecia grupa osób, która oczywiście zgadza się z tym, że słuchanie służb jest nielegalne, no, ale albo z takiego założenia, że jak coś zrobię, jak coś robię w domu, to kto mnie złapie i tak dalej. Przepraszam za może trochę dziwną analogię, no, ale to jest dla mnie trochę porównywanie, jak produkcja na przykład środków odurzających w domu. No wiadomo, że nie można tego robić w domu, ani poza domem, ale kto mnie w domu złapie i tak dalej. Jakby ja nie rozmawiam tutaj o sposobach, nie, nie chcę mówić tutaj o sposobach tego, jak uniknąć odpowiedzialności, czy ile poduszek położyć na radiu, żeby go nie było słychać, tylko mów, jakby chcę powiedzieć o tym, czy to jest legalne, czy nie. Więc jednoznacznie to nie jest legalne i takie rozkminy, kto mnie złapie, czy mnie ktoś złapie, czy mnie nie złapie i tak dalej, jakby są dla mnie drugo czy trzecio, nawet rządowej, nie są w tym momencie jakoś najbardziej istotne. Ale właśnie odwołując się już na koniec do tej sytuacji, kto mnie złapie, jak mnie złapie i tak dalej, to w opisie do tego filmu znajdzie się link do artykułu prasowego sprzed wielu lat, bo nie udało mi się znaleźć nic wieszczego, gdzie była sytuacja taka, że ktoś sobie słuchał radia, weszła do niego policja, czyli skądś wiedziała, że on te radia ma, może sąsiedzi, może coś tam. Tego akurat nie pamiętam. No, weszła do niego policja, ym, znaleźli radiostację, znaleźli skanery, coś tam i tak dalej, i tak dalej. Sprawa trafiła do sądu, no i właśnie sprawa początkowo trafiła do sądu z artykułu 267 kodeksu karnego, czyli ten, o którym mówiłem. I w pierwszej instancji, jeśli dobrze kojarzę, ta osoba została, temu tutaj, że pan został skazany właśnie z artykułu 267 kodeksu karnego. Później, po apelacji, sprawa z powrotem wróciła do sądu ym, i, i wyrok został zmieniony. Natomiast wyrok został zmieniony nie dlatego, że sąd drugiej instancji doszedł do wniosku, że ten sąd pierwszej instancji w ogóle gadał głupoty i słuchanie służb w Polsce jest legalne i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że po prostu było to trochę prawnie źle zakwalifikowane i ta osoba finalnie y, została skazana na bodajże karę grzywny z artykułu z prawa telekomunikacyjnego. Tu trochę odwołam się do swojego filmu o Boafengu, czyli z tego paragrafu, który mówi, że jakby bez zezwolenia można w Polsce używać tylko urządzeń odbiorczych. Ten pan miał urządzenia nadawcze odbiorcze, w związku z tym został skazany na tą grzywnę. Więc naprawdę nie czasami nie potrzeba dużo, żeby nawet przypadkiem wpaść w takie kłopoty, bo jakiś nadgorliwy. Sąsiad coś usłyszy i będzie mu się to wydawało podejrzane, i gdzieś zadzwoni, albo nie wiem, będziemy mieli remont elewacji w bloku, i te radia będą stały gdzieś na biurku przy oknie. Któryś ym, z członków ekipy remontowej zobaczy takie radio, wyda mu się to podejrzane, też coś tam powiadomi i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie trzeba dużo, żeby napakać sobie biedy, żeby zrobić sobie problemy problemów. Ym. Ja się zastanawiam, czy warto. Ja się zastanawiam, czy, czy, czy warto po prostu, no, jeśli ktoś to lubi, wiadomo jego sprawa. Natomiast, to moim zdaniem, krótkofalarstwo daje nam na tyle duże, szerokie możliwości na słuchu naprawdę różnych fajnych rzeczy, przemienników poszczególnych pasm i tak dalej. Więc, czy warto ryzykować robienie sobie mm, jakieś tego typu problemy? No, na to pytanie nie odpowiem. To myślę, że każdy na takie pytanie musi odpowiedzieć sobie sam. Co jest dla niego ważniejsze, co jest dla niego fajniejsze, i tak dalej, i tak dalej. Kończąc ten odcinek, mam tylko jeden apel, dlatego że po filmie, który, który dotyczył legalności używania Bofęga bez pozwolenia radiowego, pojawiło się na mojej skrzynce mailowej trochę takich wiadomości, w stylu gdzie tam nie można tak robić, co ty opowiadasz za głupoty, ja tak robię od 10 lat i nikt się nie przyczepił. I tak dalej, i tak dalej, więc to na pewno nie jest w Polsce zabronione. I używanie Bowfanga bez pozwolenia radiowego. I słuchanie służb, w ogóle wszystko jest w Polsce dozwolone. Ja mam dla takich osób propozycję: to jest moja osobista propozycja, żeby wziął tego baofęga, ustawił sobie częstotliwość, na przykład policyjną, poszły pod najbliższy komisariat i posiedziały tak z podgłoszonym tym baofengiem na maksa, żeby wszystko było słuchać, Do momentu, aż wyjdzie policjant i zbije z nimi piony, i powie: Tak, dobrze, możesz to robić. Nawet siądę z tobą, tego posłucham. Jeśli tak któryś policjant zrobi, ja bym bardzo prosił jeszcze z tego nagrać film. Ja wtedy tutaj na kanale. Przed moimi wszystkimi filmami się, widzami się korze i powiem tak, gadałam głupoty. Słuchanie służb jest legalne. Jeśli są jacyś chętni do takiego challenge'u, to czekam na zgłoszenia i czekam na filmy z wykonania tego zadania. Nie biorę odpowiedzialności za ewentualne skutki prawne, które z wykonania takiego zadania czy próby wykonania takiego zadania mogą się pojawić. Dziękuję wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek. Zapraszam do kolejnych odcinków u mnie na kanale standardowo. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i 7:3 dla wszystkich. Cześć.